Plac na Rozdrożu jest już prawie całkowicie zakończony. Jak widzicie, winda już jest, nawet na poziomie 1, ale niedługo nią zjedziemy również na poziom 0, czyli na przystanki autobusowe na trasie Łazienkowskiej. Więcej informacji o tej inwestycji w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Tomasz i zapraszam już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nadplacu na Rozdrożu, który się całkiem ładnie zmienia, ale prace tutaj powinny się już całkowicie zakończyć w tym momencie, ale cały czas trwają. Przebudowa tego placu polega głównie na pojawieniu się tutaj nowych przystanków autobusowych wraz z nowymi chodnikami, nowymi drogami rowerowymi, likwidacji starych przejść podziemnych na rzecz nowych przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, no i oczywiście poprawą, jeżeli chodzi o dostępność przystanków autobusowych na dole na trasie Łazienkowskiej. Tam miały powstać obydwie windy wraz z nowymi klatkami, a właściwie z nowymi schodami, które zastąpią stare schody w tej samej lokalizacji. No i jeszcze w ramach tej inwestycji ma być dociągnięcie dróg rowerowych do nowej trasy Łazienkowskiej, konkretnie do nowych wiaduktów trasy Łazienkowskiej na Agrykoli. Cała inwestycja miała się zakończyć na wiosnę 2024, tak na spokojnie, natomiast prace tutaj cały czas trwają. W ramach tej inwestycji, a właściwie w ramach odrębnej inwestycji, miało też powstać nowy element, jeżeli chodzi o fontannę. Tam przy fontannie miał powstać pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jak dobrze pamiętam, ale ta inwestycja miała być realizowana przez rząd, przez osobną inwestycję i do dzisiaj jeszcze nie wystartowała, chociaż miała być realizowana w tym samym czasie. No i tak mniej więcej wygląda w dużym skrócie sama przebudowa placu na Rozdrożu, jeżeli chodzi o zakres inwestycji. Dosyć duży zakres, jeżeli chodzi o dolną część. Obydwa przystanki autobusowe mają teraz, znaczy wszystkie przystanki autobusowe w tej inwestycji mają teraz swoje zatoczki, dzięki czemu nie wpływają na ruch samochodowy. Został też trochę zmieniony układ drogowy. Liczba pasów trochę pozmieniała się w każdym i w jednym kierunku. Z tego co mi się wydaje, pojawił się nowy prawoskręt aktualnie jadąc od placu Unii Lubelskiej. Zresztą za chwilę to zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. No i tak mniej więcej w dużym skrócie wygląda cała ta przebudowa. Teraz mamy ujęcia takie archiwalne, które możecie później sobie porównać. Właściwie porównać to będzie wszystko na zakończeniu tej całej inwestycji, więc tak to mniej więcej wszystko w tym miejscu wygląda. Teraz zetknijmy sobie, co tu się właściwie w tym momencie dzieje i o czym ja właściwie mówiłem, jeżeli chodzi o tą ulicę Szucha. To tak, tutaj jeszcze mamy przelot, zapomniałem z tej perspektywy, to jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak wygląda z perspektywy trasy Łazienkowskiej. W tym miejscu możemy dokładnie zobaczyć, że już zakończyły się wszystkie utrudnienia, jeżeli chodzi o trasę Łazienkowską, jeżeli chodzi o zwężenia, jeżeli chodzi o brakujące buspasy w pierwotnych lokalizacjach. Wszystko już tutaj wróciło do swojej podstawowej lokalizacji, pomijając wyjazd, który się znajduje z właśnie Armii Ludowej w kierunku samego placu, ten dookoła jadąc całej fontanny. Tam jeszcze prace się nie zakończyły i oczywiście jeszcze jakieś mniejsze prace wykończeniowe są realizowane cały czas na dole. Tam też się pojawiły nowe drzewa, których wcześniej zupełnie w tej lokalizacji nie było, więc w tym miejscu to też jeszcze jest realizowane. Wszędzie też w ramach tej inwestycji stoją tutaj wymienione krawężniki dookoła samej trasy Łazienkowskiej i na dole, jak i również dookoła wszystkich dróg na górze, co też jest oczywiście dobrą rzeczą. Odkładki zaczyna się ta inwestycja, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, w większości, jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji. I można dokładnie zobaczyć, że po jednej i po drugiej stronie mamy już faktycznie i drogę rowerową, i nowe chodniki, co zostało całkiem ładnie tutaj zrealizowane. Oczywiście to się kończy, im bliżej placu się dzieje, bo po lewej stronie mamy to dociągnięte właściwie na sam koniec, po prawej stronie tak trochę gorzej to wygląda. Tam też jeszcze powstaje nowy przystanek autobusowy, który jest normalnie niewykorzystywany zbytnio liniowo, ale oczywiście już tutaj będzie niedługo funkcjonalny. No i na samej płycie wiaduktu, na którym się znajduje cały plac na Rozdrożu, jeszcze nie mamy oddanych do użytku docelowych przystanków autobusowych. To teraz zerknijmy sobie na to wszystko z bliska. No tak, z bliska oczywiście najważniejszym elementem to są te nowe elementy zielone. Chociaż nie wszystkie elementy są tutaj zupełnie nowe. Oczywiście po części został rozbudowany cały ten plac, natomiast najważniejszym elementem są te windy, które się na przykład tutaj w tym miejscu znajduje i pod którą ja się znajdowałem. Windy cały czas jeszcze nie zostały oddane do użytku, ale już są. Klatki schodowe, obydwie dwie zostały przebudowane, natomiast tamta z tyłu bardziej, która była wykorzystywana na czas przebudowy jako docelowe, jako tymczasowe dojście na dół, ona pozostaje tak, jaka była stara, więc to
według mnie coś niezrozumiałe, powinno się przebudować wszystkie schody, wszystkie ciągi schodów, już jako docelowa lokalizacja. No cóż, to nieco zostało zrealizowane w ramach tej inwestycji. Z kolei po drugiej stronie tutaj mogliśmy zobaczyć jeszcze parę nowych drzew w pasie dzielącym pomiędzy obydwoma jezdniami, jeżeli chodzi o zjazdy i wjazdy. To faktycznie całkiem ładnie wygląda w tym miejscu, więc te drzewa są na pewno na plus na samej trasie łazienkowskiej. No i to, że już autobusy korzystają normalnie ze swoich zatoczek, które się tutaj znajdują. Jeżeli ktoś z Was się by zastanawiał, czemu są zatoczki na buspasach, no to trzeba pamiętać, że mimo wszystko nie tylko łącznie po buspasach przemieszczają się autobusy. Również są taksówki, te Ubery i te inne przewozy, jak i również, znaczy chyba oni się przemieszczają, potem tego nie pamiętam. Natomiast są też oczywiście na przykład samochody elektryczne czy motory, więc to wszystko tam jeździ i inaczej by stało za tym autobusem. W większości miejsc i tak stoją za autobusami, no ale wiecie, o co chodzi. Tu jest z kolei na tym przystanku autobusowym trochę jest lipa, bo już nie ma żadnych barierek docelowych i trochę tam można wypaść na jezdnię, ale windy już są mniej więcej zlokalizowane w docelowej lokalizacji. Mi osobiście te windy przypadły do gustu, jeżeli chodzi o wygląd z trasy łazienkowskiej od boku, jeżeli chodzi o tą blachę, może niekoniecznie. I takie trochę są ciemne, ale jak już ta winda będzie funkcjonować, to może nie będzie aż tak dziecko. No, może być dosyć całkiem ładny widok, jadąc tą windą ze środka na całą trasę łazienkowską. Ale wiem, że czytałem w komentarzach i już na artykułu widziałem właśnie, że jakieś blaszane kloce się pojawiły. Więc nie wszystkim może to przypadło do gustu. Tutaj jeszcze ostatnie elementy faktycznie, które są realizowane i tak powoli idą, to są całe nowe chodniki, jeżeli chodzi o wylot w ulicę Szucha, to faktycznie jest jeszcze tutaj realizowane, jak i również tutaj też jest całe zaplecze budowy w tym miejscu, gdzie cały czas nie został jeszcze oddany do użytku przystanek autobusowy dla linii 222. Wtedy ten wyjeżdża. Autobusy cały czas się zatrzymują na wspólnym przystanku przed całym placem na rozdrożu, a nie w tym docelowym, gdzie tutaj ma być docelowo zatoczka. Więc to tutaj jest jeszcze realizowane. Tutaj z kolei możemy zobaczyć też, że są realizowane krawężniki nowe wzdłuż całej tej inwestycji. Nawierzchnia asfaltowa tutaj jest jeszcze stara, bo nawierzchnia asfaltowa ma być wymieniona dopiero w wakacje na całym zakresie tego placu. Wtedy nie wszystko tutaj zamknięte, więc duże utrudnienia będą realizowane, ale będzie jest przewidziane frezowanie całej nawierzchni całego placu na rozdrożu w tym miejscu, jeżeli chodzi o wszystkie wloty i wloty, więc domyślam się, że ta pochylnia również tutaj będzie realizowana wtedy. W ramach tej całej pochylni zjazdu właśnie na trasę łazienkowską są teraz wymienione krawężniki, a docelowo też pewnie będzie wymienione nawierzchnia asfaltowa. Tutaj dalej widzimy starą wiatę, która aktualnie jest całkowicie niefunkcjonalna. Stare przejście dla pieszych ze starym malowaniem. Wiadomo, że to oczywiście wszystko będzie po nowemu. Tutaj ciekawy płotek, który się pojawił do zejścia do tego przejścia podziemnego. W tym przejściu podziemnym, z tego co pamiętam, jakaś knajpka znajduje, czy coś innego. Dosyć ciekawe, że tutaj jakiś płotek się pojawił z możliwością zamknięcia. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No i tutaj jeszcze nie mam brakujący odcinek drogi rowerowej. Zresztą po jednej, po drugiej stronie drogi rowerowej i nowej kształcie cały czas nie ma przejścia i przejazdy rowerowe, które zostały jeszcze nie oddane do użytku. Na dalszym zakręcie możemy zobaczyć nowe krawężniki, które już się pojawiły. Ale jeszcze nie wszędzie zostały docelowo wyznaczone wszystkie przejazdy rowerowe i przejście dla pieszych w tym miejscu. Tutaj widać dokładnie, że stare przejście podziemne zostało zlikwidowane, ale nie na samym, obok samej fontanny, bo teren fontanny nie został całkowicie ruszony, w związku z tym, że ten pomnik miał tutaj powstawać i w ramach przebudowy tego pomnika te przejście podziemne stare będzie po prostu zlikwidowane. Pamiętajcie też, że przejście podziemne nie są zasypywane, nie są wyburzane, tylko łącznie po prostu są zamykane. Jest na nich stawiana w starych lokalizacjach wyjścia betonowa przykrywa, następnie na tym po prostu jest osadzana cała część, jeżeli chodzi o zieleń, czy też nowy układ drogowy, dróg rowerowych, czy też chodników. I tak jest to wszystko w tym miejscu realizowane. Nie można było tego zlikwidować w związku z tym, że na dole się znajduje kolektor lindajowski, po prostu groziłoby to może prawdopodobnie jego zawalaniem w związku po prostu z tym, jak to wygląda. Wiadomo, że tego typu zabytków i elementów się raczej nie rusza, więc tak też to zostało tutaj zrealizowane. Tutaj z kolei widzimy fragment nowej nawierzchni asfaltowej i już powoli ze sobą się nowe przejście dla pieszych z nową drogą rowerową. Zwróćcie uwagę też, że drogi rowerowe w tym miejscu są poszerzone względem pierwotnej lokalizacji, pierwotnego kształtu, więc to też jest faktycznie dobra informacja, jeżeli chodzi o to, co się tu faktycznie zmieniło w ramach tej inwestycji. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o cały zakres. Windy mają zostać oddane do użytku najprawdopodobniej jeszcze w czerwcu. I ogólnie większość tej inwestycji powinna się zakończyć w czerwcu, pomijając ostateczne frezowanie. Tak, żeby w wakacje można było już na początku najprawdopodobniej na spokojnie zakończyć wszystkie prace budowlane w ramach przebudowy placu na rozdrożu. A przynajmniej takie są plany i takie są mniej więcej zapowiedzi, bo inwestycja powinna być już zakończona, ale jeszcze cały czas te prace są realizowane. Tymczasem, jeśli taki film podobał, to zostawcie jak zawsze łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrypcję.
miły i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, ja wznoszę. No i kolejny film, Stars Łazienkowski, się pojawi najprawdopodobniej za 2 miesiące, bądź jeżeli będzie coś ciekawego trochę wcześniej. No i wiem, domyślam się, czekaliście dzisiaj na film z tramwaju do Wilanowa. Ja dzisiaj niestety prawie cały dzień przespałem, więc nie byłem w stanie nic innego zrobić, pomijając ten film w miarę szybko. Udało mi się go zrealizować, więc jutro w poniedziałek już na spokojnie film z tramwaju do Wilanowa powinien się pojawić jeszcze z maja, bo faktycznie on czeka i wiem, że wy na niego też czekacie, ale jeszcze do niego muszę naprawdę robić nowe intro, pokazujące wam zakres zmian, które się zrobił od pierwszego odcinka z tej inwestycji do dnia dzisiejszego, bo tam trochę się już faktycznie wydarzyło. Pierwszy odcinek był jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na tej inwestycji, a teraz właściwie to jesteśmy przed finalizacją. No przynajmniej jeżeli chodzi o ruch tramwajowy, już za 3 miesiące mają pojechać tam tramwajem. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i ponownie tutaj za miesiąc lub dwa na trasie Łazienkowskiej. Cześć!